Po zmianie samochodu udaliśmy się w południowy rejon gór Sztranca. Jest to rejon położony na granicy z Turcją. Pierwszą z atrakcji, jaką znaleźliśmy, był wodospad Dokuzak. Po różnych przygodach minęło parę godzin, jesteśmy w nowym miejscu. Daleko w górach, przy granicy z Turcją. Idziemy zobaczyć kolejną atrakcję. Jesteśmy zwykłymi takimi turystami z Polski, ale robimy niezwykłe wycieczki. Następnie przenieśliśmy się na południe, gdzie dotarliśmy do kolejnego sanktuarium trackiego, nie tak dawno odkrytego, Miszkowej Niwy. Jedziemy sobie dużym Fordem C-Maxem na mega wąskich drogach przeznaczonych dla terenówek, ale tak to jest. Ludzie kupują terenówki i jeżdżą nimi po mieście. Człowiek ma samochody zwykłe, jakieś Toyoty, jeżdżobusy albo jakieś dostawczaki zimy po mega hardkorowych drogach. Mega, mega hardkorowych drogach. Sanktuarium w Miszkowej Niwie. Mówi się, że to miejsce powstało na 1000 lat przed Chrystusem. Zostało odkryte dopiero na początku lat 80. Pełniło rolę cmentarza, świątyni, miejsca magicznego do składania ofiar oraz odprawiania modłów. To świadczy o bogatej kulturze i życiu duchowym mieszkańców Tracji. Dosłownie 400 metrów stąd, a w tym momencie byliśmy 200 metrów od granicy z Turcją. Ale duży jeż, jaki byk. Bardzo duży jest ten jeż jeżytka. Wchodzi w krzaki. Wszedł, uciekł. Ale teraz widzę. W trawę wchodzi. Teraz widzę. Jest jeż. Ale długi jakiś. Bo są duże jeże bułgarskie. Są większe od tych naszych. Kolejny element krajobrazu bułgarskiego, dzikie stada koni. To się już rzadko zdarza. Normalnie pasą się ładnie koniki. Dzikie.